Trwa drugi tydzień fantazy. Skąd pomysł na organizację tego typu przedsięwzięcia? Pomysł na organizację Tygodnia Fantazy zrodził się w naszej bibliotece w tamtym roku, ponieważ wśród naszych czytelników jest mnóstwo osób, które lubią czytać literaturę fantazy i w ogóle fantastykę. W tamtym roku, jak Państwo pamiętają, znani wałbrzyszanie czytali fragmenty Tolkiena. W tym roku natomiast mamy cały program, cały szereg działań na ten tydzień, który już niebawem się zresztą będzie kończył. A przygotowaliśmy przede wszystkim zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, dla młodzieży, no ale również dla dorosłych. Jeśli chodzi o zajęcia dla dzieci, to są zajęcia literacko-plastyczne i zajęcia również multimedialne. Dla młodzieży przygotowaliśmy specjalną prelekcję i również prezentację multimedialną pod hasłem Baśnie oczami Tolkiena. A dla trochę starszych osób inaugurujemy działalność klubu Fantastyka pod Atlantami. Mamy nadzieję, że będzie zrzeszał wielu miłośników literatury fantasy. Jakie książki dzieci poznają podczas Tygodnia Fantasy? Przede wszystkim Hobbit i oczywiście Harry Potter, bo jeszcze nie powiedziałam Państwu, że w sobotę planujemy tutaj również w ramach tego Tygodnia Fantasy jego zakończenia zabawę Dzień z Harrym Potterem. W tamtym roku mieliśmy bardzo mnóstwo dzieci, mnóstwo chętnych. Bardzo fajnie ta zabawa nam się tutaj udała i w tym roku robimy powtórkę. Wróżby, magia właśnie ze szkoły magii i czarodziejstwa z Harry'ego Pottera. Co dzieciaki robią na dzisiejszych zajęciach? Na dzisiejszych zajęciach dzieci poznają Hobbita, ale bardziej z tej wersji literackiej, nie tej przedstawionej w kinie. Ich zadaniem jest po wysłuchaniu fragmentu książki Tolkiena narysować w Paincie domek Hobbita. A co dzieciom dają takie zajęcia? Przede wszystkim rozwijają ich wyobraźnię, kreatywne myślenie i trochę odbiegają od tego wizerunku medialnego, tak? Ponieważ telewizja nam daje już jakiś schemat myślowy, tymczasem książka pobudza jednak naszą wyobraźnię. I tutaj właśnie chowamy przed dziećmi ten wizerunek z filmu, żeby próbowały same narysować to, co widzą w wyobraźni książce. Maja, co robisz? Rysuję w mojej wyobraźni dom Hobbita. Podobają Ci się te zajęcia? Tak. Dlaczego? Bo możemy się tu dużo rzeczy nauczyć. A jakie lubisz książki czytać? Martynkę. O psach. Ale co robicie? Teraz pani nam przeczytała książkę i teraz rysujemy w Paincie norkę Hobbita. I jak według Ciebie taka norka powinna wyglądać? Co namalujesz? Powinna mieć okrągłe drzwi, tak jak było w książce. Na pewno, żeby to był jakiś tunel. Żeby to była taka norka czarna albo brązowa, ponieważ to jest norka. I podobają Ci się te zajęcia? Tak. A dlaczego? Bo można się z niej dużo nauczyć. Dowiedziałam się prawdziwej legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Kolorowaliśmy dużo, robiliśmy różne rzeczy takie ciekawe. I co dzieciom daje uczestnictwo w takim tygodniu? No ja myślę, że przede wszystkim poznają tą literaturę, ale również no, mają szansę być tutaj wśród rówieśników, mają szansę w ogóle poznać, no w ogóle bibliotekę, ale przede wszystkim poznać literaturę fantasy.